Rybomania 2018, przygoda wędkarska w tym roku się zaczyna. W Poznaniu tym razem targów nie może zabraknąć bez znanego wędkarza, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, Sebastiana Mazura. Sebastianie, powiedz, co w wędkarskim świecie i co niesie nam 2018 rok? Cóż, czekamy z niecierpliwością na uruchomienie sezonu spinningowego. W tym roku w naszym Grand Prix Polski, Polskiego Związku Wędkarskiego, dużo zmian. Rozpoczynamy indywidualną ligę pstrągową z brzegu już w połowie kwietnia. Są to eliminacje do kadry narodowej, do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W tym roku jedziemy do Bośni, aby rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie w połowie pstrągu. Natomiast oczywiście w spinningu jeszcze dodatkowo są zawody teamowe. To też jest Grand Prix Polski i wyjazd jest w tym roku do Anglii. Także trzymajcie kciuki, zaczynamy. My zawodnicy już się mocno zbroimy i też po to przyjeżdżamy tutaj do Poznania, aby podpatrywać. Sebastian, jak targi dla Ciebie? Jak odbierasz targi? Jak widzisz w porównaniu z zeszłym rokiem, z tym dwa lata temu? Nie ukrywam, że z roku na rok jest coraz więcej wystawców. Coraz bardziej ten sprzęt, który jest wystawiany, jest wyspecjalizowany. Nie tylko do połowów ryb drapieżnych na spinning, ale również i białą rybu, karpi czy połowów na morzu. Po zainteresowaniu widać, że jest to bardzo ważna impreza, że to się rozwija, że to jest dobry kierunek, w którym wędkarstwo podąża. I widać, że wszystkie inicjatywy związane z wędkarstwem mają sens. Sebastian, czego tak doświadczony wędkarz jak Ty, no bo nie ma się co czarować, jesteś jednym z najbardziej doświadczonych wędkarzy, czego taki doświadczony wędkarz, który przegryzł już i różne kraje, i różne dziedziny, i różne dyscypliny, powiedz, czego życzy wędkarzom w 2018 roku? Wędkarzom w 2018 roku życzę, żeby znaleźli jak najwięcej czasu na to, żeby realizować swoją pasję. Sportowcom życzę jak największej ilości sukcesów, żeby każde branie było dobrze wyczuwalne na ręce, żeby hole były udane, żebyśmy zdobywali dużo punktów, żebyśmy mieli przyjemność z tego naszego wędkarstwa, przyjemność z obcowania z przyrodą, z wodą i z tym wszystkim, co nas otacza. Sebastian Mazur, człowiek, legenda, był naszym gościem. Rybomania 2018 Poznań. Dzięki, Sebastian. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.